Przez ostatnie miesiące od wybuchu pandemii wsparcie fiskalne polskiej gospodarki było dosyć duże. Wydaje się, że pole do dalszego wsparcia jest już ograniczone. Rzeczywiście, nawet w przypadku wprowadzania nowych danin, raczej firmy nie będą mogły korzystać z takich środków wsparcia jak poprzednio, nawet jeżeli okaże się, że kolejna fala pandemii będzie dosyć groźna dla gospodarki. Wydaje się, że no, zostały te środki już w dosyć dużym stopniu wyczerpane i nie ma możliwości dalszych ich zwiększania. A sama gospodarka wchodzi już na coraz bardziej zdecydowane tory ożywienia. Zgodnie z naszymi prognozami, właśnie druga połowa 2021 roku powinna być tym okresem przyspieszenia. Nasza ostatnia prognoza wzrostu PKB zakłada, że gospodarka wzrośnie o 4,5% w tym roku, o 5,1% w 2022 roku. I oczywiście, jeżeli chodzi o silniki, które napędzają gospodarkę, no to mamy przede wszystkim przemysł, eksport. To są te, które wraz z poprawą koniunktury na świecie, wraz z poprawą globalnej wymiany handlowej już zaczęły odreagowywać w drugiej połowie zeszłego roku. Na początku 2021 takim dosyć pozytywnym, miłym zaskoczeniem była także większość skłonność inwestycyjna przedsiębiorstw. Rzeczywiście inwestycje przedsiębiorstw przełożyły się na to, że zaczęliśmy szybciej wychodzić z recesji. Wydawało się, że przedsiębiorstwa jeszcze będą sceptycznym okiem podchodzić do tego, jaka będzie koniunktura i będą powstrzymywały się z inwestycjami. Natomiast w obliczu zwiększonego popytu, lepszej sytuacji na rynkach światowych, firmy zaczęły więcej inwestować. I coraz bardziej widzimy także, że powraca tutaj konsumpcja gospodarstw domowych. Ona też, no powiedzmy, utrzymywała się na stabilnych poziomach, ale dosyć niskich. Wraz z tym postępującym ożywieniem gospodarstwa domowe powinny być bardziej skłonne do wydawania pieniędzy. No ale mamy tutaj też pewne zagrożenia. Bez wątpienia takim zagrożeniem jest inflacja, która w lipcu tego roku sięgnęła 5% rok do roku. To jest wysoki poziom. Podobne poziomy skłoniły już inne banki centralne w naszym regionie, chociażby na Węgrzech, w Czechach, do podniesienia stóp procentowych. Moim zdaniem w Polsce jeszcze temat podniesienia stóp procentowych jest dosyć odległy. Nadal Rada Polityki Pieniężnej ma zamiar wspierać gospodarkę, nie chciałaby zdławić wzrostu gospodarczego. No ale oczywiście pytanie, jak długo utrzyma się inflacja. Na początku tego roku ona zdecydowanie była podwyższona przez wyższe ceny żywności, wyższe ceny energii. Ten efekt, chociażby ze względu na efekt bazy statystycznej, trochę zaczyna już wygasać, ale mamy inny problem płynący z wyższych kosztów produkcji, czyli to, co ponoszą firmy. Są droższe komponenty do produkcji, są droższe surowce, a dodatkowo brakuje pewnych części wykorzystywanych do produkcji. Nawet jeśli są dostępne, to ich ceny są znacznie wyższe. W czerwcu tego roku ceny produkcji sprzedanej przemysłu wzrosły o 7%, wtedy jeszcze inflacja była na poziomie 4,4%, więc widzimy, że firmy ponoszą tutaj wyższe koszty i ciężko mówić o tym, żeby firmy poświęciły swoje marże. Firmy będą w coraz większym stopniu przenosić właśnie te koszty na finalnych konsumentów i wydaje mi się, że w drugiej połowie roku, w tych kolejnych miesiącach zobaczymy właśnie inflację utrzymującą się na tych no, wyższych poziomach niż w poprzednich latach, głównie ze względu na ten czynnik, czyli wyższych kosztów produkcji. Dodatkowo oczywiście pamiętajmy, że wciąż jesteśmy w trakcie pandemii. Ewentualna kolejna fala pandemii, która może się zacząć już niedługo, tak jak alarmują epidemiolodzy. Ona też może tutaj prowadzić pewne zamieszanie gospodarcze, natomiast wydaje mi się, że ono nie powinno już być tak dotkliwe jak w 2020 roku. Już przyzwyczailiśmy się do egzystowania w trakcie pandemii. Firmy też przyzwyczaiły się do robienia biznesu w trakcie pandemii. No i oczywiście mamy też rosnący wskaźnik zaszczepień, także pandemia już nie tak groźna, rosnące koszty produkcji, bariery podażowe. To jak firmy
mogą, za jaką cenę i jak szybko mogą zdobyć komponenty do produkcji. To jest moim zdaniem obecnie temat numer jeden, to numer jeden zagrożenie, a ceny komponentów, ceny surowców zgodnie z naszymi przewidywaniami pozostaną dosyć wysokie w 2021 roku, a także prawdopodobnie pierwsze miesiące 2022. To również będzie wciąż bardzo istotny temat.